Doroczny konkurs kulinarny pod hasłem Sąsiedzi przy stole odbył się w minioną niedzielę w Suwałkach. To już 7. edycja tej imprezy. Zazwyczaj jej gośćmi są kucharze z partnerskich miast, a samo spotkanie jest doskonałą okazją do bliższego poznania smaków królujących w ich krajach. Tym razem, z uwagi na pandemiczne rygory sanitarne, mieszkańcy miasta musieli zadowolić się najbardziej rodzimymi smakołykami. Bardziej swojskich smaków niż te z kamedulskiej kuchni w Suwałkach nie ma. Ascetyczne, proste i niemal wegetariańskie. To cechy potraw, które trafiały do kamedulskich eremów. Kuchnia bardzo smaczna, to dlatego, że oparta jest na tym, co mamy z ziemi, z lasu, z wody. Także jest to była to jakaś kuchnia ubogich. Ale, jak się okazuje, braciszkowie opierali swą dietę nie tylko na tym, co dawał im ogród. Wiemy, że oni mięsa nie jadali, ale interpretacja jest taka historyczna, że kameduly mówili, że kaczka to też ryba. Czyli to nie mięso, także będzie potrawa również z kaczki. Znacznie częściej jednak na ich stołach gościły ryby, w tym legendarna wigierska sieja. W niedzielę na plenerowych kuchennych blatach królowały ziemniaki, grzyby, proste pieczywo, ryby, jarmuż, pokrzywa, jadalne kwiaty cukinii. Ubogo? Niezupełnie. No teraz dziczyzna, grzyby, borowiki, w tym roku cena zwala z nóg, także nie nazwą tego jako kuchnię prostą ile ubogich, natomiast oparta była na produkcie regionalnym. Ekipa Marcina Budynka do kuchni kamedulskich podeszła dość ortodoksyjnie. No dzisiaj jest świetny przykład na to, co dzisiaj mamy na naszych talerzach, co się będzie, czyli będzie barszcz na burakach i jabłkach, farszynki z grzybami leśnymi, no, także no wszystko co dała ziemia, cała ziemia i woda. Sieja, tak? Sieja wędzona, nic mi się bardziej nie kojarzy z kuchnią kamedulską niż ta sieja i legenda o sieji i diable. Także no, myślę, że będzie smacznie. Będzie oparte na przykład na produktach regionalnych, lokalnych, także nie może być inaczej. Kameduli mieli jednak w swych spiżarniach parę zaskakujących tajemnic. Z rzeczy kamedulskich szczególnie znane są piwa. Ich receptury tajne na to piwo, z tego słynęli. Słynęli z genialnych nalewek, tak? Takich dań słynnych, co by miał tym sekretu, może do końca nie ma, natomiast te ich przetwory, ich robione miody pitne na swoich recepturach, to co robili, no to jest niepowtarzalne. Wspomniane przez Marcina Budynka farszynki okazały się odkryciem dla drugiego, goszczącego w Suwałkach mistrza kulinarnego Roberta Sowy. Jest to na pewno coś, co przeniosę nie tylko do swojej restauracji, ale i programu. No, dzisiaj moja kompozycja to babka ziemniaczana, którą młodzież przygotowała, nie będę ukrywał. Do tego wędzona sieja, bo to też tradycja tutajszych jezior. I przygotowaliśmy coś fajnego, bo najczęściej podaje się z chrzanem lub kwaśną śmietaną, a my połączyliśmy kwaśną śmietanę z twarogiem, do tego czosnek i do tego bardzo duża ilość świeżo siekanych ziół, jak szczypiorek, koperek, cebulka, więc mam nadzieję, że ta nasza wspólna zabawa dzisiaj z młodzieżą w gotowanie, poza tym, że sprawiło im ogromną frajdę, nam również, to też będą te dania smakowały, bo są naprawdę dobre. A farszynki? Farszynki to jest kotlecik ziemniaczany, nadziewany mięskiem takim mielonym, wieprzowo-drobiowym, tak? W jaki sposób się to przyrządza? Jak się przyrządza? No jest to tajemnica nasza, ale mogę zdradzić, że bazujemy na gotowanych ziemniaczkach, przygotowuje się ciasto i to ciasto jest odpowiednio wygniatane. Następnie mielone mięsko oczywiście faszeruje się te kotleciki, tworzy się formę kotlecika i potem to smażymy na lekkim tłuszczu. Tyle o farszynkach współczesnych. A te nieco bardziej tradycyjne, proponowane przez ekipę Marcina Budynka i Roberta Sowy, miały w sobie wspaniałe borowiki z wigierskich lasów. Podamy z kremem z buraków, z jabłek, majeranku, z pieprzem, z odrobiną soli. To wszystko będzie zmiksowane na wywarze z wędzonki. Drogę do serca Roberta Sowy, jak widać, znalazły również suwalskie wędzonki. Suwałki dla mnie słyną ze wędzonek. W zeszłym tygodniu miałem przyjemność być jednym z kucharzy, który przygotował kolację dla Ani charytatywną, więc no, muszę powiedzieć, że tutaj jest warto i jest po co przyjeżdżać. Kolejna z ekip przygotowała zaskakująco smaczną i niecodzienną przekąskę.
To jest gorsze, ale z mąki żytniej, jęczmiennej, owsianej i to jest na zakwasie. Wszystkie te mąki zostały ze sobą zmieszane w odpowiednich proporcjach, a powstałe z nich ciasto po kilku minutach w gofrownicy zmieniało się w wyśmienite pieczywo. Dla urozmaicenia do surowego ciasta pan Tadeusz dodawał nieoczywiste dodatki. Boćwina, jarmuż, takie rzeczy są dodane. Do ciasta? Do ciasta. To jest taka baza chleba. A na wierzch mamy pastę z karpia i kapusta, buraczki i to jest taki gofer kamedulski. Na kolejnym stanowisku bohaterem dnia był sandacz ukryty pod sosem, jakiego na co dzień w domach raczej nie spotkamy. Sos będzie, matko zabrała, porowy do sandacza upieczonego i do tego będzie kiszka podpieczona. I będzie jeszcze dodatkowo żurek. Dla sympatyków sandacza krótka instrukcja prostego przyrządzania tej smacznej ryby. Sandacz jest z Jeziora Wigierskiego, u nas tutaj z Suwalszczyzny. I przygotowujemy go, po prostu kroimy w kawałki i pieczemy w temperaturze 140 stopni w około 15 minut. Podpiekamy tylko i do tego będzie sos właśnie porowy. Wszystkie te smakołyki można było popić prawdziwie kamedulskim specjałem. Jest to piwo, które tylko można nabyć w naszym klasztorze. Jest ono ważone w browarze ełckim, ale jest ważone według odpowiedniej receptury, która została przygotowana na potrzeby naszego klasztoru. Także mamy 4 rodzaje, każdy coś dla siebie znajdzie. Także też odszukujemy receptury mnichów, poznajemy historię. I dlatego też próbujemy to przedstawić na zewnątrz. Dzisiejsze spotkanie i zmagania kucharzy bacznie obserwował prezydent Suwałk Czesław Rynkiewicz. Okazuje się, że tak wszechobecne w kamedulskiej kuchni ryby są dla niego produktem nieobcym. Czy ma pan jakieś doświadczenia kulinarne, własne w obróbce ryb? Nie no, ja jak coś złowię, to muszę przygotować, żeby tą rybę dalej gdzieś tam smażyć czy gotować, bo żona nie sprawia mi ryb. Czasami coś tam złowię, natomiast ryba no, jest takim dobrym daniem, lekko strawnym i te ryby, które są chociażby w jeziorze Wigry, no, są smaczne ryby. Ta sielawa, szczególnie wędzona, nie? Ale i sieja. No, i tutaj nawet ja lubię płotkę taką. Położono na patelnię, taką świeżo z jeziora. No szczupak, nie szczupak, to te kulinaria nasze rybne, myślę, że zachwycała ją niejedne podniebienie. Ale żeby zbyt prosto nie było, sprawdziliśmy podstawową wiedzę włodarza miasta. Co zrobić, żeby rybka była smaczna? Nie no, bardzo prosto, nie? To jest tak. Najpierw trzeba złowić, później trzeba wypatroszyć, oprawić, nie? Oczywiście posolić, no i jeszcze troszeczkę w mące. Rzucamy na patelnię, smażymy i taka chrupiąca, elegancko wysmażona, no to naprawdę dobre, a potrawa... Proste rzeczy. Nie obyło się w tym roku bez zaskakujących receptur, niecodziennych dodatków, wyjątkowych smaków i regionalnych kulinariów. Każda kuchnia regionalna znajdzie swoich fanów. Czy to będzie kuchnia typowo ortodoksyjna, żydowska, z minimalną ilością warzyw, z minimalną ilością mięsa lub bez mięsa, każdy znajdzie coś w niej dla siebie. Tak samo w kuchni kamedulskiej. No, nie znam osób, które by nie lubiła grzybów albo nie lubiłaby ryby smażonej, tak? Ryby marynowanej, no to... Myślę, że na pewno mamy się czym pochwalić.